To książę Filip I, pędzla Lukasa Cranahama III. Normalnie on ma uśmiech porównywalny z tym uśmiechem, który na twarzy ma Mona Lisa, ale posmutniał. Posmutniał, bo nie jest podziwiany, bo od wielu miesięcy muzeum jest zamknięte. No ale teraz przed Państwem nie lada ważne zadanie. Przywróćmy Filipowi uśmiech. Od czwartku, 11 lutego, dostępne dla zwiedzających będą Muzeum Tradycji Regionalnych, Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Historii Szczecina. Na wizytę w Muzeum przy Wałach Chrobrego musimy jeszcze poczekać. Tam otwarcie równolegle z premierą nowej wystawy czasowej Archeo Moderna dopiero 12 marca. Muzeum jest czynne między czwartkiem a niedzielą od 12 do 18. W soboty tradycyjnie wstęp wolny. I jeszcze niespodzianka. Choć podziemna wystawa stała Centrum Dialogu Przełomy z przyczyn technologicznych jest wciąż nieczynna, to zapraszamy Państwa do naszego magazynu otwartego na kameralną wystawę To, co najważniejsze. Możecie tu zobaczyć obiekty zgromadzone przez 5 lat działalności Centrum Dialogu Przełomy. Do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Szczecinie.